Halo, witam wszystkich. Dzisiaj mamy 4 marzec już. W sumie do tej pory nie jeździłem nigdzie. Tylko ten motor chyba do Wrocławia pojechałem, rzuciłem. Co dzisiaj? Dzisiaj będzie fajnie. Jest teraz godzina 6:55. Tak, 6:55 już jedziemy. Jedziemy do Wrocławia na załadunek jakiegoś okna. Z Wrocławia lecimy gdzieś tam pod Bochnię, czyli za Kraków. Zrzucić to okno. Potem przylatujemy do miejscowości Krupski Młyn, gdzie mamy awizację na 20 na załadunek i z tym lecimy do Wrocławia na... jutro rano, nie? Lekkie zmiany. Nie wiem, kto się już syknął, kto jeszcze nie. Mamy samochód na próbę. Dziesięciopaletówka. Firmy Opel. Opel Movano dokładnie. To samo co Renault Master i Nissan jakiś tam. Pierwsza trasa, zrobiłem może tam 30 km gdzieś tutaj po okolicy. No i zobaczymy, czy nam się spodoba, czy nie. Prezentację pewnie jakoś zrobię. Z tego co tu zauważyłem, to mamy tak asystenta zmiany biegów, asystenta ruszania pod górkę, a tak poza tym to standard, w standardzie wszystko. Po 300 metrach skręć w lewo. Czyli spanie do góry, ogrzewanie postojowe. Kładziona połówka fotela, jak Renault Master. No bo w sumie to tylko znaczkiem się różni. CB radio mamy zamontowane już. Skręć w lewo. No w zabudowie mamy ten burtofirankę, bodajże z prawej strony. To miałem z lewej, tutaj jest z prawej. No zobaczymy, jak to się będzie spisywać. Euro 6 z AdBlue. Euro strefy Niemiec, Danii, Austrii. Francji. Czyli do Paryżewa możemy wjeżdżać. Dobra, na miejscu będziemy 8:12. Zobaczymy co to za okno. Podobno jakieś 3,60. Ale nie ma problemu, mamy 4,80. Co z traktorem? Chcę go sprzedać. Tak według mnie to mi się go nie opłaca, że tak powiem, reanimować, bo niedługo przegląd. Do przeglądu trzeba progi zmienić. Serwis olejowy teraz wyszedł. Jeszcze 15 tysięcy wyjdzie pasek. Jak się trafi klient, klienty jechały dwa wczoraj, czyli w niedzielę.
jeden przez drugiego, kurde, żeby mu nie sprzedawać, żeby zatrzymać furę, on już jedzie, no i nie dojechał, nie? A to się do tego przyzwyczaiłem przy autoskuterkami. Panie, trzeba odłożyć i tam takie, potem się nikt nie pokazywał. Dobra, na tą chwilę tyle. Odezwę się po załadunku, nie? Witam wszystkich. Jest teraz 9:02. Idziemy na bipikę się zalać. Załadowani jesteśmy tym oknem. Ledwie weszło. Nie idzie tu wyjechać. Co jeszcze nowego? System stop-start w samochodzie jest. Może i w korkach to fajne. Znaczy w jeździe po mieście, bo w korkach nie za bardzo, bo co chwilę trzeba odpalać, nie? Dobra, to teraz my do pikika mamy 3 km, nie będziemy kombinować. I na autostradkę i sypiemy gdzieś tam za boknie z tym oknem, 160 kg, tam szału nie ma. Zobaczymy jak fura świeża, bo nowy nie jest, 2016 rok, z przebiegiem 160 chyba 8000. 2-3, 170 koni. Zobaczymy jak to będzie żyło. Jeszcze gatola musimy wziąć. Dobra, odezwę się po tankowaniu. Zobaczę ile wejdzie. Myślę, że 100 litrów to chyba na pewno. Powiem, że do tego bipika podjeżdżałem, to taka kolejka była, że się wycofałem, nie? Jestem na wylocie koło Czołgów, tak mi się wydaje, na wylocie z Wrocławia, tam w stronę Wrocławia. Dobra, to tyle. Jestem. Jest godzina 10:01. Jesteśmy już na płatnej A4. Weszło 90, chyba 3,94 litry, z tym, że rezerwa jeszcze nie świeciła. Nie? Czyli będzie zbiornik ten 100 litrów, 105 chyba dokładnie. Mniejsza o to. Był czad na CPN-ie, bo mi karta nie chodzi. I nie zapłaciłem. Jutro mam przywieźć kasę na CPN 500. Pani mnie wypuściła z CPN-u z 500. A gorąco mi było na tym CPN-ie jak czar. Nie wiem co się dzieje z tą kartą. Drugi raz taki numer, nie? Raz na bramkach, a drugi raz na CPN-ie teraz. Zawsze miałem jakieś tam pieniądze w portfelu, dzisiaj miałem tylko 200. No i brałem jeszcze wiatola. Wziąłem wiatola. Na miejscu będziemy na 14. Szybki rozładunek i wracamy do ten Krupski Młyn na 20 na załadunek i lecimy do domu. Jutro do Sobótki. Z Sobótki odlecimy do tego CPN-a, no i zapłacimy, nie? Tak się umówiłem, że jutro do 12
będę z pieniędzmi. Byłem w drugim bankomacie, też nie działa. Nie wiem co jest. To już za granicę nie jadę. Dobra, do celu 290 km. Wjeździemy okno takie łukowe. Wyszło na mnie. Widzę, że mnie ciężarówki pogoniły, to podciągniemy na tym pomacie trochę. Wstępuje chyba jeżona fura. Jakoś się prowadzi, mam wrażenie, coś z panem kierownicą, z pomaganiem. Lekko z różnymi oporami chodził. Może tak. A i mam wiatola jeszcze 104 tutaj przy sobie z traktora. Zniknęło mi dwa razy na bramkę. Czadowo. Zjadę na brzegu, jeszcze wezmę kawę, bo z wrażenia zapłaciłem i nie zabrałem kawy. Jestem po rozładunku. Już jest godzina 13:58. Do załadunku mamy 191 km i będziemy tam na 16:40 teoretycznie. Jeszcze musimy stanąć, coś zjeść. No i zabawa z kartą ciąg dalszy, nie? Na jednej bramkach mnie przepuściła, na drugiej już nie przeszła, ale zablokowało kasę na koncie za bramki, nie? Taki myk. Ciekawy. Nie może być spokoju, zawsze się musi coś dziać. Po 300 metrach lekko w lewo. Szukamy jakiejś restauracji albo coś, żeby coś tam przegryźć. Dobra. Góra się spisuje dobrze. Powiem, nawet te udogodnienia to takie nawet fajne. Wszystkie asystenty ruszania pod górkę. Ten pomad w ogóle super sprawa. Spalanie. Teraz mam 11 średnio. Nie wiem, czy okłamuje, czy nie okłamuje. Podejrzewam, że okłamuje. Z pół litra albo z litr więcej pali. Skręć w lewo. Następnie. Ale to wyjdzie przy tankowaniu. W dobra, no to chyba tyle na tą chwilę.
miastem jestem. Jest godzina 18.42. Jestem już załadowany. Do domu 107 km. Próbowałem dzwonić do tej Sobótki. Nikt nie odbiera. Pewnie już nie pracują. Przez myśl mi przeszło, żebym pojechał to dzisiaj zrzucić. Już miał spokój, nie? No ale to tak się nie da. Po 100 metrach skręć w lewo. Domu 20.27. Pewnie te 7 minut urwiemy. Miały być dwie palety, mam 4. No i ciśniemy, nie? Ciśniemy, za chwilę zapniemy tempomacik, światło trochę do góry. A i ten samochód nie ma pneumatycznego zawieszania. Z zawieszenia z tyłu, nie? Ale jak się wozi tam do tony, czyli tak jak ma być, bo ma tonę 50 ładowności, jak się wozi tak do tony, to nie widzę sensu, żeby on to miał. Co mi się podoba. No i jak nie jutro, to pojutrze ładujemy już w Hiszpanię. Będziemy lecieć do Hiszpanii. Do tej planowanej. Ale zobaczymy. Dobra, no to chwilę tyle. Już dzisiaj jak nic ciekawego nie będzie, to nie będę nic nagrywał. Mi mrygają sprzeciwkę, obniżą jedno. No i słyszymy się chyba jutro. Dobra, pędzę do rodzinki. W sumie fajnie wyszło, miałem awizację na 20, załadowali szybciej. Prawie 2 godziny drogi. Jest ok. Dobra, to na razie. Witam wszystkich, godzina 8.35. Piąty. Startujemy na rozładunek do Sobótki. Lekko wieje. Nawet jesteśmy załadowani i to czujemy. Do Sobótki lecimy na Wrocław zapłacić za to paliwo. No i później zobaczymy, nie? Dobra, ja się odzywam za niebawem. No, jesteśmy już na rozładunku w Sobótce. Czekamy w kolejce. Nie mają widlaka. Jestem ciekawy, jak to oni będą ściągać. Mocno wieje, jak widzicie. Jest godzina, teraz jest 9.47. Lecimy do Bipika do Wrocławia zapłacić za wczorajszą naftę. Mamy 30 km. I stamtąd lecimy do domu. Fura ogólnie fajnie chodzi. To ta skrzynia coś tak lekko rzęzi. Muszę poczytać jeszcze o tych skrzyniach, bo coś musi być najsłabszego w tym samochodzie.
Silnik sobie nawet daje radę. Średnie spalanie około 12. I dobra. Mają ręcznego widlaka. Widzę podjazd tylny. Czy z tyłu chcą? Ja mam wszystko z boku. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dobra, odezwę się po rozładunku. Zobaczymy, ile czasu zejdzie. To tyle. Jestem. Sytuacja, że tak powiem, rozwojowa. Jest godzina teraz 13:25. Mamy załadowaną tą wodę już. Ta woda po długich naradach okazało się, że musi być na dzisiaj. Kombinowałem, żeby zawieźć na jutro rano, ale woda musi być na dzisiaj. Także będziemy dzisiaj w Kielcach. Gdzieś tam mamy adres do hotelu. Dostawę 550 kg wody. Nie wiem, w Kielcach nie ma wody. Nie wnikam. Radom jest blisko Kielc, więc zadzwoniłem do Radomia, do Wałków. No i najpierw lecimy na Radom załadować Wałki. Niedużo tych Wałków, jakaś tam część. Lecimy z tymi Wałkami na Kielce i z Kielc lecimy do domu i rano lecimy na kąty wrocławskie z Wałkami. Tak sprawa wygląda. W Radomiu będziemy na 18. Załadunek to jest 18:30, półtorej godziny 19, na 20 będziemy w Kielcach. I z Kielc nie wiem, ile tam jest za 200, 220 może 250 do domu, czyli jakieś 4 godziny. Tylko północy będziemy w domu. Tak to wygląda, taki to, że tak powiem, zawód. Tak to wygląda. Dobra, jeszcze staniemy gdzieś tu zjeść. Póki co jedziemy jakimiś wichurami. Jeszcze kasę do banku muszę wpłacić. Zrobić jeden przelew. I zatankować, nie? Dobra, na to chwilę tyle. Odezwę się pewnie tam z Radomia, nie? To na razie. Witam, jestem. Wałki z Radomiu wrzucone. Dosłownie chyba 6, może 8 worków. Lecimy do Kielc. S7, na szczęście jest. Jest teraz godzina 19:08. Mamy tam jeszcze 11 km do Kielc. W miarę blisko do tego Radomia. No zobaczymy, co tam się będzie działo, bo tak widzę, że pani myśli, że ja tu zrzucę. Tak, no nie bardzo chcę. Mamy tu do jakiegoś hotelu. Podejrzewam, że pewnie będzie jakiś tam wjaździk. Ja się nie zmieszczę. Obym się mylił. 550 kg. Paletkę.
ten, będę wyjeżdżał z Kielc, to się odezwę. To tyle. No i jestem. Oczywiście cyrk jak trza. Ale rozładowane. Nie było komu rozładować. Kombinowali, gdzie by to zawieźć. Rozładowali w końcu przed hotelem, tak to zostawili. Wodę mineralną. Dobra, jedziemy do domu. 242 km do bazy. Teraz godzina 29. Pojebany jesteś, się kurwa się... Poszło coś tam. Jest teraz 29. Będziemy na 12 w nocy. 242 km. Właśnie się dolałem. Na bipiku oczywiście. Wziąłem sobie kanapkę. Albo był gościu jakiś taki dziwny. Zapłaciłem 19,90 za kanapkę grillowaną i kawę. Tak wygląda, jakby podrożało, przepraszam. Jak na razie daje radę. Średnie spalanie mi zeszło poniżej 10. Będę musiał to zlitrażować, że tak powiem, z litrami na stacji. Teraz trochę zamętu było, to nie miałem czasu. Ktoś mi się nie chce w to wierzyć, ale niech będzie. Oko cieszy. Dobra, to co, to na dzisiaj chyba wszystko, już tam nie będę spod domu się odzywał. Jutro z rańca lecimy na Kąty Wrocławskie, zrzucić wałki. I lecimy, jeszcze załadować Wrocław jutro. Teoretycznie na Hiszpanię już. Mamy tam zabrać. Zobaczymy, czy nam się to uda, czy nie, bo to już drugie podejście będzie. No co, jestem we Wrocławiu, to próbuję to zabrać. Albo kogoś nie ma, albo trzeba czekać, albo tam jakieś takie inne, nie? W sumie trzecie podejście. Pierwszym razem nie miałem numeru nawet. Dobra, zaraz będzie kawałek prostej, zapinamy ten pomacik i będziemy do domu odpoczywać. Dobra, to tyle, to na razie, do jutra. Witam, dzisiaj chyba szósty marzec, godzina 6.18. Lecimy na rozwalonej na Kąty Wrocławskie. Czyli na autobus, co zawsze. Czyli, że tak powiem, początek tygodnia był intensywny. Jestem wyrypany. Powróciłem do domu, była 12.15 chyba w nocy. A teraz jest już 18 po 6, już jadę.
niestety tak to wygląda w tym transporcie. No ale to nie wiem, czy jeszcze w tym tygodniu gdzieś będziemy jeździć. No na pewno gdzieś. To już nie ma co w domu siedzieć, bo trzeba pieniądze zarabiać. Do kątów mamy 85 km. Będziemy na 7.40. Z kątów jedziemy na Wrocław. Teraz sobie wprowadzę adres, zobaczę gdzie to. Załadować Hiszpanię już, jak się uda, nie? Gościu ma czas do 9. Zobaczymy co, jak z czasem się wyrobimy. No, że tak powiem, nie ma pośpiechu, bo dzisiaj chyba jeszcze będziemy we Wrocławiu. Tak mi się wydaje. Albo jutro. Jeszcze mamy skutera zawieźć. No to może polecimy koziołkiem, czyli traktorkiem. Powiedziałem, że rano jadę i pojechałem, śpi. Ale jakoś przeżyję. Dobra, no to co? Wszystko. Lekko przymroziło. Będę wyjeżdżał z Wałków do tam znać, czy do domu, czy na Wrocław. Na tą chwilę tyle. I kręcimy kołami dalej. Jestem. Już jesteśmy na wylocie z Wrocławia. Wałki planowo, to był jakiś świeży ochroniarz. Chciał wypisywać kwity, żeby powypisywali. Tutaj załadunek to trochę zeszło na pół godziny. Nie było oczywiście gdzie stanąć. Gość ganiał z meblami. I nazad. Ja pilnowałem fury, nie? Dzisiaj radiowóz jedzie. Wszyscy grzecznie jadą.
zepsułem teraz, nie? Się nie doczepili, że jadę lewym pasem. Kolego, niepotrzebnie, sprawdzasz wszystko dobrze. Dzięki wielkie. Dobra, tu już możemy pojechać. Dobra, do domu 48 km. Jest teraz godzina 10:10. Pojedziemy na 11 z haczykiem. Ładna pogoda się nam zapowiada, jedziemy naprawiać skutera. Dobra, no dzisiaj to chyba tyle. Tak powiem, transportowy dzień się skończył. Było załatwione wszystko, kasa wypłacona. Także lecimy. Witam wszystkich. 8 marca, Dzień Kobiet. Także razu wszystkiego najlepszego dla wszystkich kobiet. Godzina 9:04. Jak widzicie, lecimy w stronę brzegu. Jest dzisiaj piątek. Lecimy do brzegu, do browaru brzeg. Ładujemy jakieś energetyki, czy tam coś tam. I do Bydgoszczy z tym. Teoretycznie dzisiaj. Zobaczymy, co będzie po kontakcie z odbiorcą. Czy jeszcze nas obsłuży dzisiaj, czy nie. Bo póki co to nie mamy załadowane. Dobra. Pogoda ładna. W miarę ciepło. Zaczyna mocno wiać, podobno do 100 km. To ja biorę 200 kg energetyków, czyli tak jakbym nie miał nic. Jakoś to będzie. Muszę sobie ściągnąć tą aplikację Windy, żeby będę wiedział, w którą te wiatry chociaż wieją. Dobra, to tyle. Odezwę się po załadunku. Mamy tam być na 9:30. Podobno ma być gotowe, bo w sumie już rano siedziałem w samochodzie, już nawet to odpaliłem. No i zadzwonił inwestor i powiedział, że na 10:30, bo na 9:30, bo jeszcze nie gotowe, nie? No popatrzymy, czy będzie gotowe, czy nie będzie gotowe. Dobra, to tyle. Pedałujemy dalej. Ponownie jestem. No jest teraz godzina 11:39. Brzeg mamy załadowany w miarę planowo.
tylko dostałem informację, że rozładunek na poniedziałek. Co się okazało, że zły numer do jakiejś innej firmy się w ogóle dodzwoniłem. Czekam teraz na kontakt z tamtą firmą, jak to tak tam dalej będzie, bo wróciłem już do Namysłowa, do domu, nie? No, jedziemy jeszcze na Wrocław doładować jakieś dwie opony do traktora. Traktoru. No i jedziemy. Jednak na Bydgoszcz. Lekko wieje, jak widać, tam z lewej pyli jak czap. Jedzie, rzuca po całej drodze. Jestem, już mówię, co się dzieje. Jesteśmy załadowani tymi dwoma oponami. Musiałem pomóc gościowi w załadunku. Załadunek ręczny. Takie duże opony. No myślę, że około 1,80 m wysokości. Może nawet 2 metry, bo wyższe ode mnie. Ja mam 1,80 m. Jest godzina teraz 13:46. Dodzwoniłem się w końcu na ten rozładunek. Będziemy na rozładunku na 17:54, czyli za 4 godziny. Potem lecimy z tymi oponami, no i do domu. No, chyba nic nie wlazło więcej. Musimy po drodze gdzieś coś zjeść. No to już czas. Te opony mamy na tyle. Słabo dobrze, no ale trudno. Damy radę. Tutaj systemów, asystemów, także ASR-y i tam cała reszta. Papierów żadnych nie mamy na drogę. No i co? No i pędzimy. Na 18 będziemy, 265 km. A w domu w nocy, nie? Ale jutro wolne. A w niedzielę może gdzieś wyskoczymy. Dobra, to tyle. I koło 18 się będziemy słyszeć. 4 godziny 7 minut. Mamy tam do 22 czas. Rozładunek tej palety z tymi energetykami. I wiatr w plecy. Skręć w lewo. Następnie
Dobra, to tyle. To trzymajcie się. Witam wszystkich. Jestem po obiedzie. A że dobre było, to powiem wam, gdzie jadłem. Jadłem na Bipiku przy starej piątce, na tym z zoo, nie? Kto jeździ, to pewnie kojarzy. Wziąłem sobie fryteczki, kotlet drobiowy z serem i ze szpinakiem. Naprawdę, naprawdę smaczne. Dobra, sytuacja drogowa. Jak to my stoimy z tym wszystkim? Trzeba zapinać ten pomad i pędzić do przodu. Mamy jeszcze 211 km. Jest teraz godzina 15:24-25 skoczyło. Będziemy na 18:49. Myślę, że to urwiemy coś z tego. Jak będziemy jechać lasami, to nie będzie tak wiało. Że tak powiem, jest szansa, żeby coś tam urwać tego czasu. Dobra, to co? Kręcimy kołami dalej. O, wyjechaliśmy z lasu, od razu jest przypływ mocy. Ten z tą przyczepką tak dobrze zastartował, ale teraz już coś tak nie idzie. Tyle. Jedziemy dalej. Witam. Jesteśmy już zrzuceni z tymi energetykami w tej firmie metalowej. Lecimy z tymi dwoma oponami do traktora. Do traktora, traktoru, od traktora, jakoś tak. Dwie duże opony. Mamy tam 150 km. Jest teraz godzina 19:42. Będziemy tam na 22. I stamtąd mamy 300 do domu. Zrzucamy opony i od razu kierujemy się w stronę domu. Co tam jeszcze? Jedziemy znowu na targi. Do Kielc znowu. Bierzemy jakąś szafę metalowo-szklaną. Jakieś cudo. Mamy to załadować w niedzielę. Miejscowości Krośnice, czyli jeszcze w niedzielę podlecimy do Krośnic. No i tak po
poza tym, co to nic się nie dzieje. Tak jakby trochę mniej wiało, ale to może przez to, że przez las jadę, to tak nie czuć. No i dobra, z transportu to tyle. Odezwę się po rozładunku tych kół. No to pedałujemy dalej. Jestem z powrotem. Jesteśmy po rozładunku tych opon. Po prostu je zrzucili z samochodu przez bok. Końca. Już raczej na pewno nie będziemy w tym tygodniu gdzie jechać. Ja tam sklecę to, co mam do kupy i pewnie w niedzielę wystawię. Trochę przestało wiać. Trzymajcie się do przyszłego tygodnia. Pozdrawiam.